gonna walk all over you. Halo, halo, cześć, siema. Z tej strony Peter i za nami jest Guga. Jestem! A to kolejny odcinek z The Sims 4. Pamiętajcie, jeśli odcineczki z tej serii wam się spodobają, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej odcinków w naszym wykonaniu z Ugly to Beauty albo ogólnie czegoś z kasa, to będzie nam bardzo miło. I oczywiście są dwie perspektywy. Jedna jest u mnie, druga u Gugusi. 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 Tak, i słuchajcie. Tym razem przerabiamy nasze simki, które z Beauty to Ugly robiliśmy w pierwszym odcinku, a teraz będziemy z Ugly to Beauty. Tak, tylko że pracujemy na swoich Ugly. Tak, na swoich Ugly. Zobaczymy. Pracowaliśmy na zmianę, no i teraz znowu jest na zmianę, że no, swoje będziemy przerabiać. Także tym razem wiem mniej więcej, że mogę usuwać, że mogę używać tych suwaków na lewo, dlatego mogą być trochę chudsze te osobniczki. No, także co, zaczynamy? To co, lecimy z tym kałaksem, lecimy! Lecimy. Ciekawa jestem, jak wyjdzie nam teraz to. Jestem bardzo ciekawa. Jak zapomniałem o jej spojrzeniu. Tak, twoja simka po prostu, ona robi furorę. Też miałam z nią problem. Naprawdę. To czekajcie, chodźmy ją, poprawimy jej oczy. To fakt, to było coś nie tak. To ja cię przepraszam, jak ci sprawiłem w poprzednim odcinku. A czy tak było? Takie problemy z ciągnięciem jej twarzy, bo teraz je widzę. Jak to ciężko, prawda? No. Ej, czekajcie, w którą to stronę pociągnąć, żeby ona nie wyglądała tak kosmicznie dziwnie? Tak? Będziesz uśmiechnięta? Moja jest uśmiechnięta. Mówisz? Ona zawsze jest uśmiechnięta. W poprzednim odcinku to aż denerwowałaś swoim uśmiechem, Guga. A co zrobić? Nie wierzę, dobra. Twarz... Czy będzie tak wyglądała twarz? Tego nie jestem pewna. Czekajcie. Teraz fryzurę. Jak będzie... O Boże, jak ty wyglądasz dziwnie. Chociaż nie tak tragicznie jak tamta, bo ja tamto byłam załamana, nie? Ciągnę, a tu nic. Ja pierdoczę, ej. Jaką by cię tu zrobić? Czy będziesz blondynką? Nie. Matko. Ona się dziwnie uśmiecha. To mi się tak trochę nie widzi. Jak jest zniwelować uśmiech? W trybie edycji detali ten kąciki możesz usunąć. Jak edycji? Nie rozumiem. Aha, tu! O Jezu, nie. Pociągnęłam za mocno. Ej, ty robiłaś na ciemnej, ale ja zmienię kolor jej. Znaczy no, to ja wiesz, ja tak po prostu mówię, a koloru sobie nie zmienię, a co? Ja nie widzę wtedy, jak się ten ustawiają kości policzkowe. Boże. Ej, ale masz dziwny uśmiech. Ona w ogóle ma uśmiech jakby od ucha do ucha. Tak, Boże, co ona ma z nosem? Ja już nie powiesz. Ja skocznie małysza zrobiłam, jak je. Patrzcie, i trampolina. Ktoś może skakać w mojej nosie. Nie wierzę. Naprawdę. Nie, ty wcale nie jesteś aż taka ładna, jak myślałam, że będziesz. I Pinokia robię. Tam mi się rają pod oknem, ale co tam, nie? O, tak? U mnie się przestali wydzierać. Ej, Boziu, ale naprawdę, ja nie wiem, jak ją mam pociągnąć. No widzisz? No widzę. No widzisz, jak to było. Ale to fajnie, że teraz mamy na zmianę. Że wiecie, że teraz możemy ciągnąć... O Jezu, jak ona będzie chuda. Swoje, puszczę. Ej, wiesz, kogo mi ona przypomina, ta postać? Kogo? Oglądałem ostatnio taką bajkę Droga do Eldorado i ona wygląda jak taki szaman. Szaman, super. Po prostu. No. Czekajcie, ona jest za bardzo umieśniona, tak... dobra. Jesteś za bardzo umieśniona, ale teraz jesteś za chuda. Taka musisz być średnia, koleżanko. Masz za duże cycki, za bardzo obwiśnięte. Ty jak też masz trochę za duży, więc ci trochę go pociągniemy w jedną albo w drugą stronę. O, dobra. Jak? Te buty, o Jezu, ona ma takie okropne buty. Żyjesz? Żyjesz. Nie wiem, jak komentować to moje dzieło. A widzisz? Czekajcie, może dam jej włosy, może z włosami będzie lepiej wyglądać. No właśnie, włosy dużo dają. Ona wygląda
to jak nie powiem co. Nie wierzę. Czekaj. To jej najbardziej pasuje. Tak? Rusałkę na pewno. Ja teraz jej zmieniam na razie ciuchy, bo chcę zobaczyć jak ona będzie wyglądała w ciuchach innych. Masz? Tak? Tylko ten uśmiech, ona ma taki naprawdę ucha do ucha uśmiech. Very, very strange. Tak, czekajcie, w ostatnim odcinku mieliśmy sukienki, więc tu może byśmy dali jakieś coś dwuczeń. Co to było? A ty już twarzą się zajęłaś? Znaczy ogólnie twarz i włosy dałam i tak, na razie to, a teraz ubiór daję. I później wrócę matko, znowu do jaki róż. Jezus. O, nie. Fiolet straszny. Nie. Wygląda to dziwnie. No chciała jakieś, nie wiem, spodenki albo coś, czy są tu takie rzeczy? Jeansowe spodenki? Ono? Ty, to ja nie potrafię swojej przerobić. Co ty nie powiesz? Nie potrafię swojej przerobić. A ja jak miałam, kurde, ciągłam w każdą stronę, byłam załamana, przysięgam. Byłam przysięgam. Czekajcie, załamana. Dam jej jakiś skin i będzie o wiele lepiej wyglądać. Dodatki, tak. Nie będziesz miała żadnych dodatków. Nie. Mi takich. Teraz ci dam... Czekaj, ty jesteś na tak ubrana. No. Może ci dam to? Nie, to nie pasuje. Nie. Boże, ona wygląda jak śmierć. Śmierć. To nie zmienia jej koloru, halo. Proszę zmienić jej kolor. O matko, co to jest? Ej, aż się boję zobaczyć twojej perspektywy. Jaka spalona! Jaka spalona. Ona nawet nie ma takiej ciemnej skóry, ona ma brązową skórę jak jakiś, nie wiem. Czekaj, to tak, to... Tak bym chciała jeszcze przyjrzeć, czy to w ogóle są jakieś fajne uśmiech szuki. Jeszcze jej... Ja już się nie dziwię, że cię irytował jej uśmiech. No to przecież ja myślałam, że będę... Znaczy ja byłam załamana. Ale to było straszne. Nie, to nie pasuje. Jednak dżinsy. O Jezu, ty też się nie uśmiechaj, koleżanko, bo cię zaraz zasłonię. Nie uśmiechaj się. Dobra, tu. Normalnie tworzymy potwory. Wcale nie. Ja tym razem nie jestem aż tak załamana. Jak poprzednio. No to było coś strasznego. Ja mówię, Boże, jak ja mam ją zrobić? Ale zdecydowanie by się przydało więcej ciuchów. Gdybym była w jeszcze większej konfunda... O. Muszę jej zmienić te zęby, bo ma... Dobra. Jeszcze usta coś. Ten ci jakiś makijaż może? Wyglądasz najgorzej. Ale czemu ty tak tę szczelę pierwszą wyszerzasz? Nie wierzę. No. Dobra, tak tu... Dobra, teraz możemy wrócić w końcu do twarzy. Robić jej jakiś makijaż. O Boże. Nie, ona ma jednak jakieś dziwne oczy. Dobra. A ja teraz zajmę się jej ciałem. O matku. Ty twarz skończyłeś? Ej, ale te włosy i cycki będą zasłaniać. To źle? Nie wiem, czy chcemy bimbały, czy nie chcemy. Czy chcemy bimbały, czy nie? O, no i gdzie to jest? Kocica, co ty na to? O matku. Może będzie taka ładna. Tylko bym ci zmieniła kolor oczu. Takie miała kocie spojrzenie. O tak! Ej! Ej, ale ona ma takie długie ręce. Ta moja simka, że jakby tak Sledera mi przypomina. Naprawdę. Ale ty wyglądasz. Nie. Jednak chyba nie. To chyba nie. Nie. Aha, bo to był make-up. Kurczę, ja tak bardzo w te Simsy, że kolor włosów oczu jej zmienię. Ein! To chyba żart. Jezus Maria. Okej, okay, może być taki. Będziesz miała zielone oczy. Mam nadzieję, że ci się podobają. Matko, ale ten nos to nadal... Ej, te make-upy takie są tu dziwne. No. Będziesz miała takie kocie oczy? Ciemne? O tak, co ty na to? Okej, okay, ja przechodzę do ubrań.
Ja już ją ubrałam, a teraz wróciłam do twarzy znowu. A ja muszę jej coś dać. Teraz może ci czapkę damy, co ty na to? Na sportowo wyglądała. Co? Co tu jest? Wszystki są na dobrym miejscu. Właśnie, i tyłek jeszcze. Właśnie, nie zapominaj o tyłku, bo ja prawie zapomniałam i byłby kosmos. Nie wierzę. Może jeansy? O, może to? Może jakąś całą dam jej ubranko. Ty ostatnio dałeś sukienkę, nie? Tak, ostatnio tak, ale tym razem robię dwuczęściowe, żeby tak było, wiesz. Wygląda... Nie. Nie, to mi w ogóle nie pasuje. Kolor, a może ten? A co ona w ogóle tu ma? Już jej coś dałam? Co to kurde tu wystaje? Może ja też dam jej sukienkę swojej. Słuchajcie, tam coś jest wystaje i mi to bardzo... Aha! Aha! Czyli nie mogę jej dać tej czapki. Aaa, nie mogę dać tak czapki, bo dziwnie będzie wyglądała. No dobra, nie będziesz miała czapki. Sorry, koleżanko. Jeszcze usta jej zrobimy. Pomalujemy. Usta. Gdzie to się daje klęgę? Usta, ej, może to. Tylko inny odcień. Oczy. Dać pomad. Boże, jakie ty masz dziwne. Ta. A zapomniałam o zębach jeszcze, prawda? No. Muszę zęby jej ten zrobić inne. Gdzie to było zęby? Tam w twarzy jak poprawiałaś i po prawo były te opcje takie. Pokaż mi, dobra. A nie, dobrze chyba ma. Jaki uśmiech, nie wierzę. Może jak je anime. Nie, dobra, żartowałam. Pierdoczę. Detale skóry, twarz karnacja. Na razie to ja muszę tutaj zobaczyć, jaki ja chcę kolor ust. Nie? Mogę jeść coś takiego przeźroczystego? Przeźroczystego, no no. Co to jest? O, ej, co to jej daje? Ej, podoba mi się. Tylko czemu to stop... Miniatura stóp jest, a nie jakiegoś ubrania górnego, tylko stopy, lol. Nieważne. Nie, tego nie dajemy. Oczy. Oczy już robiłam. Eyeliner. Pasuje. Nie. A to? Też jakieś takie dziwne coś. To by było, jakbyś miał takie serduszko. A? Nie. A to co to? Nie. Czekaj, jeszcze zrobię jej karnację. O, tak może być. Dobra. Ej, czemu ona się całkiem zmieniła? Ej, czemu jak naciskam... Gdzie zmienia się tutaj się zmienia. Nie wiem, czemu u mnie... O matko, czemu tutaj ta ściana jest tak... Fuj! Ej, weź mi teraz wytłumacz coś, nie? Jak tak? Ja chcę zmienić jej karnację, nie? To jak zrobić, żeby ona się nie zmieniła, tylko jej się skóra zmieniła? To musisz wejść w twarz i na górze są kolory skóry. O, u mnie to oni zobaczą. Twarz, karnacja, czy jak? No, twarz. Twarz. A tu, dobra. Mhm. Twarz i karnacja. Boże, zielona jest. A ja mam problem teraz z... O Jezu. Nie, nie, nie. Dobra, ja ją zostawię tak, jak była. Tylko zapomniałam, którą ona teraz była. Taką chyba. Tak? I zęby wystają dziwnie. Fuj. Zęby wystają. O matko, ona ma krzywą barkę. No co ty? Nie, ta twoja to po prostu kosmos jakiś, nie? No, a twoją? Tak, żeś pociągnął w każdą stronę, że później tak było ciężko. Nie podobie mi się. Jaka blada teraz jest. O? Ja chyba mojej już bardziej nie naprawię. Mówisz? Wrażenie, że jeszcze coś z oczami ma. Dlaczego tak powieka jest oddalona od gałki ocznej?
Naprawdę, no patrzcie. Po prostu. Ale tak powieka jest oddalona od gałki ocznej. Co ty masz z tym okiem, nie tak? Ej, nie myślałam, że z takiej brzydkiej O Boże! Będzie taka w miarę. Patrzcie, fuj. Nieźle, prawda? Ej, a można dodawać tatuaże? Tak, można. Co ty gadasz? Gdzie? Tam już w... ciele. Gdzie, ciele? Gdzie są ubrania, to tam najwyżej. W opcjach. Matko... Szczerze, to ja tak niezbyt. Czekaj. Tam jak są koszulki, tam do wyboru gdzie masz. Czy tam spodenki chcesz wybrać, to najwyższa. Powinno być tatuaże. To są bluzki, kurtki. A ja moją chyba popsułem. Chciałem jej naprawić te oczy, ale chyba tych oczu nie da się uratować. Nie wierzę. Ej, nie, nie mogę znaleźć tatuaży. Te usta, może ten mi nos. Napiszą widzowie, gdzie to jest. Ale nie umiem. Nie, nie wiem, gdzie są tatuaże. Jak masz ciało? Sylwetka, w sensie? No, sylwetka i tatuaże tam. Wisie a tam tu, się, że no. A tatuaże. Aha. To ona jest teraz goła? Żebyś zobaczyła, gdzie ta daje. Tam, że moja cała praca poszła na marne. Będzie ci to widać? Ta? O, będzie ci to widać. Wygląda dziwnie. A moja tak nawet mi się podoba, ci powiem. No? Moja mi się nie podoba. Jak tworzyłem twoją, to mi się podobała. A to tylko ziuuuuj wywali ci. Ej, czekaj, ty masz jeszcze trochę takie za duże te... Tak? Ej, fajna jesteś! Nawet. Matko, zrobię jej taki nos. Tatuaże. Boże. Tu jeszcze jaki tatuaż. O Boże, jak można taki tatuaż pidojnąć? Seriously? Nie. Do widzenia. Dobra, ja już nic nie naprawię w niej. No w sumie ja też już skończyłam. Może coś w dodatkach jeszcze dam jej. Także jakąś, patrzcie, ma tu taki fajny tatuaż, ma takie fajne włosy. Dobra, robimy znowu screena, żeby o tym nie zapomnieć. Dobra, no to co? Okej, okay, kochani, my ogólnie zachęcamy was, byście przerobili nasze ugly simki. Koniecznie to zróbcie. Tak. Jesteśmy... I musicie napisać, co myślicie o naszych przeróbkach. Tak. Komu poszło lepiej, komu poszło gorzej, która się wam bardziej podoba, albo która jest bardziej ugly. Chyba będzie piękniejsza na pewno teraz. Tak. No, ale my jesteśmy mega ciekawi, także możecie wysłać screenshoty waszych przerobionych wersji na naszych grupkach, Debeściakach i Urwisach. Tak. A jak coś nie zależy jeszcze do grupki, to serdecznie zapraszamy. Linki oczywiście do wszystkiego w opisie. Tak. No, to tyle. Także pa, pa! Bajo!